Rodzina Schmidt, gratuluję serdecznie. Bartłomiej Schmidt, zostałeś wybrany najlepszym zbierającym. No, ja już byłem na kilku półfinałach i nie było takich nagród. Tutaj postarali się organizatorzy, bardzo fajna nagroda. Ile ty miałeś tych zbiórek? 49. 49 zbiórek, co w trzech meczach ci daje średnią 16 zbiórek, no to jest ładnie. A punktów ile do tego dołożyłeś? Nie wiem, dokładnie. Na dzień dzisiejszy, bo wiadomo, zbiórki muszą być centymetry. Ile masz centymetrów? Dobrze, jasne. Ile ma wzrostu dokładnie na dzisiaj? 196 centymetrów. Jesteś już powoływany do kadry, słyszałem, Dolnośląskiego jako młodszy. Grasz także w mini koszykówce. Dzisiaj nie mogłeś pomóc chłopakom w wielkim finale. Nie wiesz, jak się tam skończyło. Nie wiem. Ale jak... Ale tu, no, żałujesz, ale tutaj jest taka ranga wielka, że się przydałeś. I to jest chyba najważniejsze. Tomek, już. Dziękuję. Najlepiej zbierający i co ciekawe, jeszcze raz, 98 rocznik, a dokładnie jaki miesiąc? Luty. Luty, czyli początek miesiąca. I dalej zostajesz w Górniku, oczywiście, ty będziesz walczył jak najdłużej. Może ci się uda, pójdziesz ślady stąd pochodzącego Niedźwieckiego. Tego ci życzę. Dziękuję, najlepiej zbierający. Hala opu. Hala opu. Tablicę wygasili. Ja wiem i... Ja żartuję. I ja na te piwo mam, nie, tylko było, muszę iść do góry. Było mi bardziej, jak żartowałem. Ja żartuję, sam fakt. Nie, stawka jest stawką, zakład jest zakładem. Ale wygrałem z takim ekspertem jak pan. Jest to dla mnie satysfakcja dzika. Dziękuję. Bo on gra, mój szczęśliwca syn. Dziękuję. Jak pan jeszcze chwilę zostanie, to ja ten... To może się spotkamy w finale tutaj. Na finałach, panie. Okej, okej. Idziemy do knajpy.